Jesteśmy na torze Silesia Ring. Odbywa się właśnie ostatnia runda 10. edycji Punkta Miata Challenge. To tutaj zawodnicy będą rywalizować o najwyższe pozycje. My oczywiście z naszym safety carem jesteśmy tu obecni. Są z nami bohaterowie programu Zapunktowani. To oni będą jeździć dzisiaj specjalnie przygotowanymi MX-ami i rywalizować razem z zawodnikami, którzy w tym największym na świecie pucharze MX-5 dzisiaj wystartują. Słowa, które opisują Punkta Miata Challenge. Bez napinka. Ostrość, szybkość i grawitacja. Szybko, bez napinki i po trawie. I do żwiru. Szybko, trawniki i łopaty. I macie piękne bluzy. Bardzo. Ciekawy od kogo? Ja nie wiem. Jeździsz tutaj tym samochodem jakimś? Która jest godzina? Obudziłem się. Jak jest 12 razy 16? Tak. Jaki masz czas? Nie. Trzy słowa, które odpisują Miata Challenge. Punkta Miata Challenge. Trzy słowa, które odpisują Punkta Miata Challenge. Co robisz? Wyciągam żwir z felgi. A po co tam włożyłeś żwir? No bo tak chciałem. Wszystkich zwywiadowaliśmy. Wszystkim się bardzo podoba. A dlaczego? Dlatego chyba, że wszyscy lubią rywalizację, nie? I bardzo fajnie. Słuchajcie, nie będę wam robił tutaj jakiegoś grania aktorskiego i kombinacji, żeby podsumowywać to, co wydarzyło się w tym roku na Miata Challenge, bo mam ze sobą Karola, organizatora, tak, piąteczkę możemy zbić, który właściwie chciałem, żeby ze mną podsumował trochę tych 8 rund pierwszej ligi, które miały miejsce, ale i kilka rund drugiej ligi i szkoleń. Jakbyś tak słowami organizatora powiedział, udany sezon? Bardzo udany sezon, ta frekwencja dopisała. Kolejny rok pobiliśmy kolejny rekord, jeżeli chodzi o frekwencję tejże ligi. To ciągle jest największy puchar MX-5 na świecie. Największy puchar jednomodelowy i jednomarkowy w Europie, samochodowy. Czy dalej? Trudno powiedzieć, nie badamy wszystkich lig motosportowych na świecie. Co mogę powiedzieć? 15 imprez za nami, 8 rund pierwszej ligi, 5 rund drugiej ligi, 2 szkolenia RWD, to jest 15 wydarzeń. Kończymy dekadę, kończymy 10 sezon.
cieszymy się, że z punktą. No i zgodnie z tym hashtagiem bez napinki. Bez napinki jest, słuchajcie, zawsze poza torem, bo na torze to jest taka rywalizacja, że tutaj się krew nie leje, ale fragmenty opon latają, olej się leje, paliwo się kończy, wszystko się dzieje po prostu. Słuchaj, jakbyś miał sobie wymarzyć jakiś taki idealne miejsce na to, żeby zrobić 20. rocznicę Punkta Miata Challenge, tor, miejsce, w dowolnym miejscu na świecie. To bardzo bliski naszej społeczności jest Hungaroring, tor F1 na Węgrzech, ponieważ byliśmy tam kilka razy na zaproszenie klubu węgierskiego MX5 i znamy dobrze ten tor, a Polak, Węgier, dwa bratanki, wiadomo, langosze też wszystkim smakują. No, znasz kogoś, kto nie lubi langosza? Ja nie wiem, co to langosz. No ale serio. No dobra, słuchajcie, 8 rund za nami, 10. edycja Punkta Miata Challenge. My się mega cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu. Liczymy, że to nie jest koniec, ale nic wam jeszcze tutaj nie mówimy. Musi być trochę niespodzianek, prawda? Tak. Zresztą podczas Punkta Miata Challenge zawsze były niespodzianki, nie tylko dla zawodników, ale też dla gości, którzy czasem mieli okazję nas tutaj odwiedzać. Ja ci, Karol, mega pięknie dziękuję.